Cymow, z numerem 4 Bartosz Ciarkowski, z numerem 8 Tomasz Bzęga, z numerem 9 Łukasz Zagdański, z numerem 10 Mateusz Roszak. Z numerem... Już widzimy przygotowanych Torunian. Oni rozpoczną spotkanie. Bartosz Maćkiewicz i Krzysztof Tomaszewski przy piłce. I czekamy na gwizdek arbitra Rózgi. I rozpoczynamy spotkanie 11 kolejki pomiędzy Alaną Toruń a Pelikanem Niechanowo. No i teraz na Pelikana i 1-0. No uśpili defensywę toruńskiego zespołu graczy z Niechanowa. 1-0 mamy dla gości bramkę. Szatkowski walczy, ale nieskutecznie. Dalej to posiadaniu futbolówki podopieczni Sławomira Majaka. Uderzenie dystansu i bramka, ależ błąd w ustawieniu Świtalskiego znalazł zawodnik Pelikana. No i mamy drugi gol dla gości w 40 minucie spotkania. No teraz błąd i Tomaszewski podanie i jest gol kontaktowy. Bartosz Maćkiewicz wykorzystuje błąd obrońców i podanie Krystiana Tomaszewskiego. Mamy bramkę na 2-1 dla Elany. Zaczynamy już za moment drugą połowę spotkania pomiędzy Elaną Toruń a Pelikanem Niechanowo. Jak dotąd po 45 minutach prowadzą goście 2-1. Bramki strzelali Wolkiewicz w minucie 30, Bdęga w minucie 40, a dla Torunia w minucie 42 Maćkiewicz. I od razu do ataku ruszyli podopieczni Sławomira Majaka. Czajkowski biegnie lewą stroną, bardzo ładnie się podłącza do obrońca do tych akcji ofensywnych. Czajkowski chodzi do środka, podaje na prawą stronę, wchodzi tutaj Majchrzak. Uderzenie do środka, Tomaszewski i gol! Wyrównanie! Znakomitą akcję przeprowadzili znowu zawodnicy Elany. Krystian Tomaszewski wpisuje się na listę strzelców i tym samym... No teraz znowu niedokładnie Świtalski broni ten strzał i chyba jeszcze fauluje polu karnym, pokazuje na jedenastkę sędzia. No nie wiem, gdzie tam było przewinienie, on wybijał przecież piłkę wyraźnie, nie atakował zawodnika. Do karnego ponownie Tomasz Wzdęga podchodzi, już trafił raz do siatki Świtalskiego, będzie mógł to uczynić ponownie. Wzdęga, Świtalski i pewnie Tomasz Wzdęga wykonuje karnego, zdobywa trzecią bramkę. I tak trochę nieśmiało cieszą się gracze Pelikana, ale gol zasłużony, dobrze wykonana jedenastka. I teraz kończ arbiter po blisko 5 minutach dłuższego czasu gry. Pelikan Niechanowo zwycięża 3-2 toruńską Elanę i tym samym kolejne 3 punkty dopisuje do swojego konta drużyna z Wielkopolski. Będziemy po prostu dramaturgię, bo 2-0 dla nas, potem 2-2, potem karny na 3-2. Ogólnie uważam, że będę mógł się podobać.